Cześć, siemanko, guten morgen, warum kolażyna, witam was serdecznie znowu z tego samego miejsca, gdzie mówiłem o czempionkach. Dzisiaj skupimy się na kolejnym produkcie, jeśli mogę to tak powiedzieć, kolejnym chyba też gadżecie kolarskim, którym są tym razem pedały z pomiarem mocy Favero Asioma Shi, czyli pedały z pomiarem mocy, w którym możemy zastosować korpusy z serii Shimano. Także zapraszam. Za mną w tym momencie 13 tysięcy kilometrów, czyli sporo. 13 tysięcy kilometrów na tych... Kurczę, no nie będę już wymawiał tego słowa. Na tych ugniataczach mocy, jeśli chodzi o to Shi, czyli wersję, pod którą możemy wkręcić korpusy SPD SL Shimano. W moim przypadku są to korpusy Ultegry, najwyższy model, jaki możemy zamontować na tych ugniataczach mocy. Na pudełku są napisane, jaki producent podaje, jakie możemy korpusy zastosować. Dlaczego zdecydowałem się na to? Bo jakoś jestem fanem Shimano i po prostu dobrze mi się jeździło na zwykłych SPD SL, zwykłych, no na tych ultegrowych, i postanowiłem po prostu dokupić ten miernik pomiar mocy w tej wersji nieoryginalnej, jak to ma Favero, gdzie też możemy kupić je pod bloki z serii Shimano. Cóż ja mogę powiedzieć, no nic się nie dzieje z tym pomiarem mocy. Nie miałem przez te 13 tysięcy kilometrów żadnych problemów, jeśli chodzi o jakieś piki, spadki, jakieś dziwne wartości, jakie by mi wyświetlał garminek. Nie było takich problemów. Mam porównanie z Inpeakiem, na którym się zawiodłem i pewnie też dlatego zrezygnowałem z Inpeaka. Tam, dopóki była pierwsza bateryjka, byłem bardzo zadowolony. Wartości były normalne, nie było żadnych pików, skoków, a później no już było szaleństwo. Także stwierdziłem, że jednak zdecyduję się na tego typu ugniatacze mocy. Jaki jest największy plus takiego pomiaru mocy? Na pewno to, że możemy go przykręcić do każdej korby, do każdego roweru. Wiadomo, musimy mieć jedynie odpowiednie buty, ale na przykład przy zmianie roweru nie martwimy się to, że z korbą tracimy nasz pomiar mocy albo musimy zamieniać korby, męczyć się, a w tym przypadku no nie mamy takiego problemu. Cena. Kurczę, ten pomiar jest obustronny. Dlaczego zdecydowałem się na obustronny, zaraz powiem. Cena, jak dobrze pamiętam, to było około 3000 zł. No i trzeba dodać jeszcze tutaj korpusy Ultegry, czyli jakieś 500 zł. Także ten zestaw też nie był tani, bo kosztował 3,5 tysiąca zł. Możemy wybrać opcję z jednostronnym pomiarem i tam cena chyba oscyluje jakieś 1700 zł, więc myślę, że cena bardzo fajna. Z tym, że będziemy mieli korpusy od Favero. Dlaczego zdecydowałem się na podwójny pomiar mocy? Gdyż, iż, ponieważ, dlatego, że mam problemy z troczkami w obu kolanach. Wada fabryczna Worona kolarzyny od maleńkiego nie, ale od okresu dojrzewania, i bardzo fajnym dla mnie wskaźnikiem, wykresem,
jest to, że mogę sprawdzić, czy coś z tymi kolanami się dzieje, na zasadzie takiej, że widzę, jak rozkłada się moc moich nóg na strony, tak? Teraz mam jakiś problem, bo zazwyczaj jest tak, że mam 50% na 50, czyli bardzo fajny rozkład. Waha się to, powiedzmy, takie 51-49, raz na jedną stronę, raz na drugą, a teraz nie wiem, co się dzieje, ale mam 45-55, więc to już jest, że tak powiem, sygnał do tego, żeby się zastanowić, co tam się dzieje. Myślałem na początku, że to buty, że bloki, że coś tam, jakieś ustawienia, ale niestety to nie to. Dlatego to jest jeden taki największy argument, dlaczego zdecydowałem się na pomiar obustronny. I drugi, że właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, możemy przekładać je sobie dowoli z jednej szosy na drugą, na gravela, czy przełaja, czy co tam wolicie, aby były odpowiednie korpusy, odpowiednie bloki i buty do tych pedałów. No cóż, no 13 tysięcy za mną, a bardzo ważne, ładowanie. Na ile kilometrów wystarcza? Jak już wam wspomniałem, mam zrobione 13 tysięcy kilometrów. Ładowanie ostatnio nawet specjalnie zacząłem mierzyć, czyli po tym okresie, jaki użytkuję. Kupiłem je w tamtym roku w maju. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, czyli 17 miesięcy użytkowania i ładowanie mniej więcej wychodzi u mnie co 1300 km. Teraz chcę wam powiedzieć, ile te 1300 km to jest godzin. Trzeba wziąć też pod uwagę, że ja nie dysponuję super mocą, bo średnie moce, jakie są z treningów, czy w ogóle z jakichś tam jazd, to jest takie między 110 a 130 W, więc nie są jakieś to super mocne przejazdy i powiedzmy moja moc maksymalna, jaką wyciągam, jak się uda 600 przekroczyć, to kozak. I teraz tak, mniej więcej moje średnie to są 23 na godzinę, takie średnie, tak? 23 km na godzinę, czyli mamy przejechane na tych kołach, na tych ugniataczach mocy, mniej więcej 565 godzin. Jak podzielimy sobie 1300 km na znowu te 23, czyli ładowanie mamy co 56 godzin w moim przypadku. Dużo, niedużo, to już sami ocencie. Dla mnie wystarczająco, bo wystarcza mi jedno ładowanie na spokojnie miesiąc, nawet trochę więcej, czasami dwa miesiące, zależy od tego, jakie są możliwości i zdrówko pozwala na to, żeby jeździć. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Mam zamiar gdzieś niedługo może dać je do serwisu, żeby gdzieś tam łożyska przebadać i wtedy zobaczymy, nic się nie dzieje, no to mam nadzieję, że po prostu będzie tylko gdzieś tam przeczyszczenie łożysk i danie nowego smaru, a że są na gwarancji, to nie chciałbym grzebać sam. Także chyba tyle z takich rzeczy. Czy warto wydawać tyle kasy amatorowi? Kurczę, no nie wiem, no ja na przykład wciągnąłem się w, jeśli mogę powiedzieć, w ściganie, czyli branie udziału w jakichś tam ultramaratonach. Tak jak wspomniałem, problemy z kolanami dla własnego zdrowia. Lubię cyferki, więc takie argumenty, lubię gadżety. No i mogę się z wami tym podzielić. Także jeszcze raz komentarze, jakieś pytania. Jeśli macie doświadczenie z innymi, z Garminami, na przykład z Wahoo, piszcie, komentujcie. Dziękuję wam, że dotrwaliście do końca. Klikajcie wszystkie jakieś tam media społecznościowe do klubu Strava. Szoso po szosie. Trzymajcie się.
Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.